Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia, do której zaprasza nas Kościół, będzie tak naprawdę skupiała się wokół słów Jezusa, które wypowiada do tłumu, do ludzi, ponieważ tak naprawdę zadaniem Jezusa jest to, aby pokazać ludziom Ojca, ale żeby głosić dobrą nowinę. Głosić dobrą nowinę o ludzkim nawróceniu, że nawrócenie nie jest przekreślaniem człowieka, ale nawróceniem jest podnoszeniem człowieka. Ile razy w naszym, może naszym życiu czuliśmy się przez może własny grzech, przez swoje własne decyzje, tak dosłownie po ludzku upokorzeni, połamani. I czuliśmy, że to życie, które otrzymaliśmy od Boga, jest tak naprawdę bez wartości, bez sensu. I dzisiaj Pan Jezus przychodzi właśnie z tym Słowem do nas po to, żeby nas podnieść na duchu. A mówi, że zadaje w ogóle pytanie, czy światło nie jest po to, żeby stawiano je na świeczniku, i porównuje się, posługuje się obrazem, czy stawia się je pod korcem, czy pod łóżkiem. Zastanawiałem się, dlaczego Pan Jezus posługuje się akurat takim obrazem. Przecież światło zapala się w nocy, nie w ciągu dnia, czy też wtedy, kiedy jest ciemno. Więc jeżeli posługuje się obrazem korzec czy łóżko, od razu mi przychodzi na myśl, że człowiek, kiedy kładzie się spać, to światło gasi, nigdy go nie zapala. Dlaczego Pan Jezus mówi, ale postaw światło na świeczniku? Dlatego, żeby czuwać nawet wtedy, kiedy człowiek odpoczywa, czy kiedy śpi. Człowiek całe życie czuwa. I nawet śpiąc, człowiek może głosić Ewangelię, bo w ciągu dnia wypowiedział słowa, które gdzieś w ludziach funkcjonują, tkwią, i ludzie przez to się też nawracają. Głosimy swoim, całym swoim życiem tak naprawdę świadectwo. I za chwilę wypowiada kolejne słowa, które też wydawały mi się trudne do zrozumienia, bo mówi, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Tutaj mówi o wzroku, mówi o świetle, mówi o tym zmyśle, którym człowiek się posługuje patrząc, a za chwilę mówi o drugim zmyśle, czyli o słuchaniu. Dlaczego? Dlatego, że często wzrok może człowieka mylić. Pewne postawy ludzkie mogą człowieka mylić. Łatwo jest człowieka osądzić. Ja też się muszę w tym momencie uderzyć w pierś. Bo łatwo jest człowieka osądzić, łatwo jest człowieka zabić, bardzo szybko. Ponieważ wzrok często, nasz zmysł patrzenia, często wprowadza nas w błąd. Bo łatwo jest człowieka ocenić po jego zachowaniu. Ale dopiero wtedy, kiedy wejdzie się w głąb tego ludzkiego życia, wtedy można rozpoznać, zobaczyć, co się z tym człowiekiem dzieje. Pamiętam podczas jednej z kateches religii, kiedy uczyłem w szkole, uczeń strasznie źle się zachowywał. Rozrabiał na wszystkie możliwe strony. Do tej pory był bardzo grzeczny. I tak się zastanawiałem, co się z nim dzieje. Czy to pod wpływem kolegów, czy to pod wpływem grupy? I przyszła też taka pokusa, żeby go na lekcji zaatakować, żeby go sprowadzić do zdyscyplinować. Oczywiście słowami, no mimo wszystko trzeba było dyscyplinować. Nawet wtedy. Ale po lekcji religii go wołam do siebie i pytam, co się z tobą dzieje? On tak dosłownie ze łzami w oczach mówi do mnie, proszę księdza, proszę mi wybaczyć, że tak się zachowuję, ale moi rodzice się rozchodzą, ja sobie nie potrafię z tym poradzić. I łatwo można było w tym momencie tego człowieka ocenić. Ale przez to, że go zawołałem, zobaczyłem, jaka jest prawda. Czyli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pan Jezus pokazuje jasno, zacznij słuchać, bo słuch nigdy nie wprowadzi cię w błąd. Słuch jest po to, żeby rozeznawać nie tylko dźwięki i słowa, ale czasem słyszeć między wierszami to, czego człowiek ci wprost nie powie, bo się boi, bo jest skrępowany różnymi doświadczeniami, a może tam tkwi szczegół, tam tkwi prawda. Umieć, jak my to nieraz mówimy, czytać między wierszami, słyszeć między dźwiękami to, co w tym człowieku się dzieje. I Pan Jezus pokazuje prawdę nam dzisiaj. Zobacz, ja przychodzę po to, żeby Cię słyszeć, a nie tylko słuchać. Żeby Cię widzieć, a nie tylko na Ciebie patrzeć. Chcę wejść w głąb Twojego życia, co tam się kryje, co przeżywasz, z czym sobie nie radzisz, przed czym uciekasz. Co jest, co tkwi w Twoim życiu, co tam się kryje. Otwórz swoje życie, przyjdź do mnie. Jakby Jezus chciał powiedzieć, przybiegnij nawet do mnie. A ja Ci pomogę, bo Cię nigdy samego nie zostawię. To jest dzisiejsza dobra nowina. Czy z niej skorzystam?